Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, stęskiłam się za nagrywaniem, bo poprzedni odcinek miałam troszeczkę nagrane na zapas, no a teraz już możemy sobie na spokojnie nagrywać. Jak widzicie, przed nami kamienny golem. Musieliśmy sobie oczywiście zmienić broń. Dobra, widzę, że pan golem miał przez chwilę jakiś problem ze sobą. Natomiast nie przejmujemy się tym, możemy już wrócić do naszej standardowej broni, czyli oczywiście do szeptu burzy. Troszeczkę szkoda, że nie pomyślałam o tym, żebyśmy wrócili się do starego obozu, ale jak już tutaj jesteśmy, to aż żal się wracać. A wracać dlaczego? Dlatego, żeby sobie miecz blizny zdobyć na przykład, ale no dobrze, nieważne. Przed nami jest Lester, także porozmawiamy z nim i lecimy obejrzeć tę oto fortecę, która jest w oddali. Hej, co tu robisz? Przybywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi. Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny jesteś. Saturas i pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy, ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do Kurskiej Fortecy. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. A jaki dokument? Ten dokument, którego szukasz. Co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w Górskiej Fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie warty złamanego grosza. Wiem, ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. No cóż, jak wiemy, w Gothicu 2 i w Gothicu 3 ten papierek nie zadziałał. Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? Pobierałem nauki u najlepszych guru. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. Okej, no to co? Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortecy. Niezły pomysł. Prowadź. Pójdę za tobą. Okej, czyli ja mam iść pierwsza. To wiecie co, to standardowo. Zdejmiemy sobie pierścień prędkości, założymy sobie pierścionek do siły drugi, żebyśmy mieli to pod kontrolą. Klucze ziele. Możemy sobie to też pozbierać, w sumie żaden problem. W ogóle jestem bardzo ciekawa, czy u was jest może śnieg, bo ja mam teraz takie coś, że słyszę tylko, jak wszyscy mówią, no kurde, śnieg spadł, w całej Polsce pada, w ogóle wszystko. Po czym na takim wypizdowie dolnym, jak Dąbrowa Górnicza, ja nie widziałam w ogóle śniegu. Pozdrawiam, moi rodzice mieszkają około 10 km ode mnie i mama do mnie raz, że no śnieg spadł, a ja takie, co ty mówisz, jaki śnieg w ogóle? Także śnieg, pogoda omija szerokim łukiem miejsce, w którym mieszkam i śniegu nie ma. Wszyscy już przeżywają śniegi z deszczem, śniegi, a u mnie padał co najwyżej deszczyk. Także jestem ciekawa, czy u was pada i czy jest u was śnieg, albo czy był w ostatnim czasie. W sumie interesująca sprawa. I widzę, że Lester ma jakiś ból. Okej, dobra. Już widzę harpię na sam początek. Poczekamy, aż same do nas przylecą. Czy ona mnie jakimś prawem trafiła? To było bardzo dziwne, bo dałabym sobie rękę uciąć, że nie powinna tego zrobić. Dziękuję ci. W ogóle co ja tyle obrażeń zadaję? W ogóle zapomniałam, żebyśmy sobie dali w jednoręczną jeszcze. Chyba przeżyjemy. No i jakim prawem? Dobra, niech one się zajmą tam naszym kolegom. O Jezu, kocham. Nie no, muszę się wyleczyć, bo przecież to będzie bieda totalna, nie? Ja tylko nie rozumiem, jakim prawem one mnie czasami trafiają, mimo że nie powinny.
Czy tutaj coś jest gdzieś schowane? Może nie. Czyli widzę, że wchodzimy do środka. W poszukiwaniu kamienia ogniskującego. Okej, kolejne harpie są na dole. No i jakim kurde! A ta harpia zam... Co tu się dzieje? Co tu się stało w ogóle? Przepraszam, ja widziałam jedną harpię, nagle pojawiły się cztery. Halo, życie, przepraszam, o co chodzi? W ogóle? W ogóle właśnie się skapnęłam, że w odcinku, kiedy ja publikuję ten materiał dla was, jest... O my... Jezus, kochane, stąd wychodzę. Jest u was 1 grudnia, ja nagrywam ten odcinek 28 listopada jeszcze. Błagam was, zejdźcie na ziemię. Chyba nie... No kurna! Jaka ta gra jest wredna! Trafię w tą harpię, czy w Lestera trafię. Wiecie co? Wyleczę się, wiecie? Nie wiem, dlaczego ja takie baty tutaj zdobywam w tym miejscu. Jeszcze zaraz mi się odbaguje ta harpia i mnie walnie, tak? Dobra, wejdźmy z nią tutaj na dół. Ona powinna zlecieć, albo i nie. Trafię w nią, mam nadzieję. Jezusie, ja nic jej nie robię z tego. Jesus Christ. Aż tak źle jest ze mną. Dobra. Tak, więc ja publikuję ten odcinek 1 grudnia. Także wow, u was już jest grudzień. U mnie jeszcze tylko listopad. Ciekawa sprawa. Jeszcze jedna harpia tu jest gdzieś? Może? Nie wiem, ale chyba grę zepsułam. Halo? Please, nie. Nie róbcie mi tego. Bo z tego się nie da niczym wyjść, nawet Marvinem. Okej, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Robimy F5. Tak, kocham zbugowaną grę, zbugowanego Gothica. Pójdę rozejrzeć się na górze. Dobrze, to idź. No i jakim prawem ona mnie trafiła, nie? Przecież się cofłam. Jezu, jaka ta gra jest głupia. Jesus Christ. No, jakim prawem ty mnie trafiłaś? Tak, już widzę, jak ja się specjalizuję w zabijaniu harpi. Ja kompletnie sobie z nimi nie radzę, nie? One mnie leją, jak im się żywnie podoba. Fajna zabawa, fajnie się bawię, super. Super jest, zajebiście. Dobra. A, bo tam jest dalsze przejście. Tutaj jeszcze jakaś harpia, coś, gdzieś żyje. Nie wiem, chyba nie. Czy te bronie? Tak, one są do zabrania. Więc skorzystajmy z nich. Weźmy sobie je, będzie można je sprzedać. Jeżeli kiedykolwiek będę się bawiła w ogóle w jakikolwiek handel w tej grze. Bo na razie się na to nie zapowiada. Dobrze, w tych komnatach niczego nie ma. Ja chyba dobrze poszłam aktualnie, prawda? Teraz możemy jeszcze iść tu. I tutaj będzie chyba więcej harpi. Dokładnie. No i nie powinna mnie trafić, a mnie trafiła, więc... Wow, szkielet! W ogóle z buta mi chciał walnąć. Nawet nie z broni. Mogłabyś zejść na ziemię. Kocham to, jak one się bagują. Trafię w nią kiedyś w ogóle. Jezu, jej nic nie robię. Dobrze, postoimy sobie. O matko. Ale dno. Dobra, wiecie co? Może zejdzie za mną. Zejdziesz za mną? O, czekajcie, mogłam ją niby trafić w teorii. Mhm. No chodźże, Jezu.
Jaka ta gra jest zbugowana. No kocham to. Jeszcze na mnie jakaś kolejna harpia triggeruje, a ja nie wiem w ogóle co się dzieje. Czy albo na Lestera? Nie wiem o co chodzi. Tutaj już nie ma żadnej harpii, nie? Nie. Jest tylko ta zwariowana harpia. I Lester, który umiera gdzieś na górze. I właśnie zabił mi jakąś harpię. Okej, okay, fajnie. Spoko. Dobra. Nie przejmujemy się. Otwieramy kufer. W kufrze mamy wytrychy. Dużo piwa. Pochodnie i klucz do skrzyni. Opuszczona górska forteca. Zardzewiały klucz do skrzyni. Ciekawe co to za skrzynia niby. Bo nic mi nie przychodzi do głowy. Tutaj chyba nam szkielety jakieś wyjadą. Moment, ten jeden szkielet się chyba przez ścianę, wiecie... Co tu się dzieje w tym miejscu? Myślałam, że coś tutaj znajdę, a tutaj nic. Jakiegoś przeciwnika konkretnie. A, okej, okay, dobra. Przeciwnika chciałam, tak? Z czym do ludzi? Z czym do ludzi? Fajnie, że się zbagowaliście w ścianie. Bardzo polecam. Skórzany mieszek. Okej. Okay. W kuferku sporo mikstur. Dużo kolb też było chyba, bo to były chyba kolby. A nie chcę, żebyś już otwierał te skrzynie. Mamy kolejną do otwarcia. Dobra, tutaj dużo many, mikstur i też kolby. Czyli przede wszystkim to były nasze miksturki. Powiedzcie mi, czy to ta harpia tak hałasuje? Tak, to ty tak hałasujesz. Wiecie co, jak się wczytam? Zapiszę i wczytam? Myślicie, że się ogarnie? Może się uda. Bo jak nie, to tak trochę długo będę ją musiała klepać. No, przyjdziesz tu? O tak, chodź. No chodź. Dobra, inaczej zadziałamy. Na przykład taką ósemkę byśmy mogli rzucić w nią, tylko... Nie wiem, jaką ona ma odporność na ogień. Bardzo niską. To wystarczy. Przez chwilę myślałam, że jakiś demon tutaj, wiecie, bo... Jezus, Lester, spokojnie, chłopie. Dobrze, on jest nieśmiertelny, nie? Dobra, to jest chyba ta zwalona drabina. Chyba jej nikt nie naprawił. A może wejdziemy bez przeszkód? Dobra, będą przeszkody, więc zrobimy trik z drabiną. Okej. Dobra, zamiast ja ją bić, to ja biję jednego Lestera. Dobra, wchodź sobie na drabinę, na spokojnie. My tutaj sprawdzimy dalej teren. Okej, tutaj już powybijane harpie. Tamten wszedł na górę. No my jeszcze mamy tutaj komnaty. Miałam właśnie pytać, czy jakaś harpia tutaj nie... Nie urzęduje. Ale one drą ryjec, nie? No to jest tragedia po prostu. Dobra. Byłaś tutaj sama, na to wygląda. A tutaj mamy jakiś kuferek. A w kuferku 202 bryłki rudy. Dobrze, fajnie. Wow, normalnie uratowało mi to życie. Okej, trochę szkoda, że z harpii nic nie ma, żadnych piór ani niczego. Byłoby to ciekawe, jakby jednak można było coś z nich zebrać. Zaraz... Aha, tutaj jesteś, dobra. To wiecie co? To ogarnijmy to, co należy.
W środku mamy akt własności i eliksir. Znalazłem dokument. Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Przy ich pomocy uda ci się dotrzeć do kamienia. Zaczekam na ciebie przy platformie. Okej. O, tam mamy kamień ogniskujący i tam w ogóle jakaś harpia się jeszcze zbugowała na dole. Polecam. My z tego co pamiętam, będziemy musieli się udać tam tutaj z góry po prostu chycać albo jeszcze z wyższego poziomu. Ty schodzisz na dół, a my idziemy na górę. Bo mamy jeszcze tutaj do zbadania przynajmniej parę miejsc. Widzę, że ta drabina jest już normalna. A mówiąc normalna, po prostu nie zlecę, jak tutaj wejdę. Jeszcze wyżej możemy wejść. Interesujące. Tutaj na balkoniku oczywiście są harpie, które nawet nie potrafią przelecieć tutaj tego miejsca. Podoba mi się bardzo zasięg tej broni. Będzie ciężko znaleźć jakąś broń, która ma, wiecie, taki sam zasięg albo lepszy nawet. Większość broni ma dużo mniejszy zasięg. Nie wiem w ogóle, jak my stoimy z czasem, bo tak troszeczkę dzisiaj przez to, że musiałam zrobić przerwę w nagrywaniu i zacząć od nowa, to mi się wszystko pokićkało. Okej, okay, tutaj widzę, że mamy coś. Przede wszystkim mamy kuferek, który jest na wytrych. Dobrze, i tutaj jeszcze coś mamy. Pytanie, czy ja to sięgnę. Dobra, zrobię tutaj F5, bo się boję, że spadnę, jak podejdę jeszcze kroczek. O, bezimienny nawet nie chce mi jeszcze podejść. Jak ja mam to zebrać? Mogę skoczyć w górę? Jezus Maria, nie chciałam w dół. Dobra, F9, polecam. Jak ja mam to wziąć? Przecież ja nie mogę tego wziąć telekinezą. Nie pamiętam, jak ja to kiedyś zebrałam w ogóle. Jakiś kolejny kryształ. Ciekawe, do czego służy. I w ogóle. Ale dobra, wygląda na to, że najpierw powinniśmy się jednak chyba zająć skrzynką. No to próbujemy. Lewo, lewo. Nie. Lewo, lewo, prawo, prawo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Okej. Okay. Tutaj eliksirki sporo, moneta. Jakiś miecz podniosłam, już się nie wiem, co to było w ogóle. A to wyglądało jak jakaś broń jednoręczna, miecz królewski. Nie wiem, ale i tak nasz szept burzy wygrywa na razie, więc co ja się będę przejmować? Jak my stoimy z czasem? No nie wiem, tak jakoś różnie bywa. Muszę coś pokombinować z tą pieczęcią. No ja telekinezą jej nie zdejmę, to jest pewne. Dlatego, że ja telekinezy w ogóle nie mogę założyć jeszcze, nie? Brakuje mi 3 punktów many, żeby ją założyć i to jest absurdalne. A może to jest coś w tym stylu? Ej, no szczerze, nie wiem, jak ja mam to zdjąć. To mi wygląda tak, jakbym mogła podejść sobie tutaj do tej krawędzi. I ją podnieść, ale nie mogę. Jak spróbuję skoczyć, to podniosę to? Oczywiście, że nie. Nawet nie jestem w stanie jej sięgnąć. Wiecie co, wydaje mi się, że będziemy musieli tutaj wrócić. Kiedy ja już będę mogła telekinezę użyć. No bo na razie nie ma takiej opcji. Będziemy musieli kupić zwoje, dzięki którym użyjemy telekinezy. Bo inaczej to się chyba nie da. Teraz pytanie. Czy potem... Nie wiem, z którego balkoniku lepiej. Wydaje mi się, że z tamtego niżej. Mając akrobatykę, wydaje mi się, że powinniśmy na spokojnie dolecieć do tego kamienia. Albo i nie. Chyba, że mogę tak po prostu tutaj wejść. Nie, nie mogę. Dobra, F9.
A może z rozpędu spróbujemy? Już wiemy, że z rozpędu to tak fajnie nie działa. Chyba, że pierścień prędkości by pomógł. Jakbyśmy tak sobie wzięli pierścień prędkości. Albo byśmy spróbowali z tego tutaj zeskoczyć tam. Może być trudno, ale nie jest to aż tak bardzo niewykonalne. No ewentualnie kończy się to śmiercią, tak jak w tym momencie. Polecam serdecznie. A może jestem w stanie wejść jakoś tam, czy coś? A może Lester mi jakoś pomoże? Wiecie co, spróbujmy do niego zejść. Może on mi jakoś ułatwi życie, może mi coś zaproponuje. Patrz, chyba miałeś rację co do tego kamienia ogniskującego. Racja, to rzeczywiście wygląda na punkt ogniskujący. Ale niełatwo go będzie dosięgnąć. Ja widzę, że kolejne harpie przyszły tutaj. Cześć. Macie jakiś problem ze sobą? Nie będę marudzić, bo to eksp. No, nie będzie tam łatwo wejść. W ogóle tam nie da się wejść chyba, nie? No tędy na pewno nie. A coś proponujesz, Lester? Jak mam dosięgnąć tego kamienia? Mistrz Iberion zwykł mawiać: uczeń próbuje przesuwać przedmioty rękami i nogami. Mistrz porusza je siłą swego ducha. Chodźmy. Gdzie mam iść z tobą? Tylko wiecie, jest taki problem, że mroczne tajemnice tak bardzo są zwalone, że ja nie mogę nawet telekinezy używać, nie? A zresztą on leży w takim miejscu, że się tego nie da telekinezą. Więc wydaje mi się, że po prostu muszę wejść na górę i faktycznie próbować do tej platformy doskoczyć. Takie mam wrażenie. Szczególnie, że jesteśmy w stanie to przeżyć aktualnie. Więc nie powinno to być jakimś problemem. Tylko wydaje mi się, że musimy sobie rozpędu dodać trochę. Dobra, bo chcemy wejść, żeby się nie zabić. Musimy sobie dodać po prostu troszkę rozpędu. A najlepszy do tego będzie pierścień oczywiście prędkości też. Więc sobie go załóżmy, faktycznie. Pierścień mocy zdejmujemy i pierścień wsparcia. O właśnie. Kamień z górskiej fortecy. Mamy go. Tak coś czułam, że pierścień prędkości może nam w tym pomóc. I udało się. Teraz obaj mamy to, po co przyszliśmy. Chciałbym tu jeszcze trochę zostać, poczytać stare księgi. Do następnego spotkania. Dobra, wiecie co, my sobie później tutaj wrócimy. Chwilowo wykorzystamy teleport od magów. Teleport do magów wody, tylko musimy sobie many dodać troszkę. Bo o co chodzi? No, musimy tą pieczęć, ten kryształ po prostu zdobyć. Tą pieczęć, kryształ, to świecące coś, cholera wie co to jest. Ale żeby to zdobyć, no to tak łatwo nie będzie. Pod czym ja to mam? Pod piątką? Nie, pod czwórką. Szóstka, siódemka. Pod siódemką. Musimy kupić po prostu jakieś stałe mikstury do many. Witaj. Znalazłem kamień ogniskujący w górskiej fortecy. Wspaniale. Mamy już wszystkie 5 kamieni. Nie wiem, jak będziemy ci się mogli odwdzięczyć. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Pójdź teraz do Riordiana. On da ci chociaż skromną namiastkę nagrody za twoje wysiłki. Porozmawiaj również z Kronosem, strażnikiem Rudy. Od niego dostaniesz kolejny wyraz naszej wdzięczności. Czy możecie teraz przystąpić do detonacji kopca Rudy? Mamy już wszystkie artefakty niezbędne do wprowadzenia naszego planu w życie. Ale barierę utworzyło 12 magów. W całym kręgu wody nie ma dość mistrzów magii, by zapanować nad tak ogromną ilością energii, nie mówiąc już o jej odpowiednim ukierunkowaniu. I co teraz zrobimy? Wiem, ile już zrobiłeś dla naszej społeczności. Wszyscy jesteśmy twoimi dłużnikami, ale w interesie wszystkich mieszkańców kolonii muszę cię poprosić o jeszcze jedną przysługę. Jeszcze jedną przysługę? Tak. Musisz iść do starego obozu i przekonać do naszej sprawy kilku magów ognia. Magów ognia?
Myślisz, że zechcą przyłączyć się do was i zrezygnować ze swego wygodnego życia? Przecież upadek bariery pozbawi ich uprzywilejowanej pozycji. Właśnie dlatego to ty musisz podjąć się tego zadania. Znasz ludzi ze wszystkich obozów w całej kolonii. Przypomnij magom ognia stare czasy, kiedy wspólnie studiowaliśmy sztuki magiczne. No dobrze. Spróbuję jakoś przekonać magów ognia, ale nic nie obiecuję. Obawiam się, że to zadanie jest z góry skazane na niepowodzenie. Musisz chociaż spróbować. Jeśli ci się nie powiedzie, jest już tylko jeden. Tylko jeden. Jeden co? Nieważne. Musi ci się udać. Weź tę magiczną runę jako znak naszego zaufania. Pokażesz ją Koristo, arcymistrzowi magów ognia. Dzięki jej pomocy będziesz mógł przeteleportować się do tej komnaty, nie przechodząc przez posterunki straży. Mam nadzieję, że to przekona naszych dawnych przyjaciół o szczerości naszych intencji. Dziękuję bardzo. Rozdział 4 już. Xardas. No kurde, widzę, że szybko poszło. Fajnie, rozdział 4. No okej. Dobra, mieliśmy iść do Riordiana na pewno i do Kronosa. Witaj. Saturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. A, chodź. Nasz przywódca opowiedział mi o twoich bohaterskich czynach. Cały nasz obóz, ach co ja mówię, cała kolonia powinna ci być dozgonnie wdzięczna. Przyjmij tę skromną nagrodę w uznaniu twoich zasług. Mhm. Pokaż mi. Dobrze, czy ty masz jakieś stałe eliksiry do many? Oczywiście, że nie masz, bo po co? A może ja dostałam jakieś stałe do many? Proszę, powiedzcie mi, że coś dostałam. Napój potęgi dostałam. Jezu, mam wyciąg ducha. Nie wierzę. I do życia, i to tyle. Dobra, fajnie. I jeszcze Kronos, tak? Kronos na pewno da jakieś czary. Dobra, bo chciałabym szybciej zejść. Więc zejdziemy szybciej trochę. Kronos, cześć. Witam. Saturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. Jako strażnik rudy, chciałbym podarować ci część naszego urobku jako nagrodę za zasługi dla nowego obozu. Mam nadzieję, że zrobisz z tej rudy równie dobry użytek jak my. Okej, dostałam 1000 bryłek za to. Dobra, to teraz wypadałoby do tej fortecy się dostać z powrotem. Kurde, którędy? To z Bractwa jest najbliżej, nie? To się już więcej nie powtórzy. Dobra, to tak. Napój. Bractwo. I jeszcze raz tam pobiegniemy na szybko. Ja się już z wami spotkam przy tej pieczęci. Okej, moi drodzy. Odzywam się dopiero teraz, bo co ciekawe, po drodze do fortecy porozpiły nam się potworki. Normalnie ogary się porespiły. To już jest drugi, którego zabiłam. Tutaj jest kolejny, który się zrespił. To jest bardzo dziwne. Ja się daję im tak troszeczkę obijać bez sensu. Natomiast to jest dosyć interesująca sprawa. Myślałam, że spotkamy się po prostu na samej górze, a okazuje się, że tutaj się normalnie zrespili przeciwnicy. To jest co najmniej dziwne. Natomiast darmowy exp się nam tutaj pojawił. Przecież nie wiem, czy pamiętacie, ale wybijaliśmy już to miejsce. Jest to dosyć interesujące odkrycie. Bardzo nawet. Wow. Czy jeszcze coś tutaj? Tutaj już niczego nie ma. No wow, naprawdę wow. Jestem pod wrażeniem, że jeszcze coś tutaj się okazało żywe. Tutaj już niczego nie ma. I tutaj też. Wiecie co, w takim razie... ja się wyleczę też do końca teraz i spotkamy się już teraz faktycznie na samej górze. Okej, moi drodzy, jesteśmy już na samej górze i spróbujemy sobie zdjąć to coś, ten kryształ, za pomocą telekinezy, bo teraz powinniśmy móc już je używać. Jeżeli nie, to się zabije własnoręcznie. Na szczęście to już jest rzecz, której mogę używać. Jest to pieczęć powietrza.
Mam nadzieję, że starczy mi many na to, żeby ją do siebie przyciągnąć. Jak najbardziej. I co? I mamy ją. Pieczęć powietrza. Mamy już pieczęć ziemi, jak pamiętacie. Pieczęć powietrza. Ona powinna być w pozostałych. Mamy pieczęć wody, którą znaleźliśmy ostatnio. Pieczęć ziemi. Mały kryształ pachnący ziemią. A my znaleźliśmy pieczęć powietrza dzisiaj. Mały kryształ zdający się drżeć, jak gdyby w jego wnętrzu panował huragan. Czyli mamy trzy. Mamy pieczęć wody, ziemi i powietrza. Czyli wygląda na to, że brakuje nam jeszcze tylko pieczęci ognia. Na to by wskazywało wszystko. Ale co? My sobie użyjemy... Ile ja mam many? 5. Czy jesteśmy w stanie użyć teleportu? Myślę, że teraz powinniśmy udać się gdzie? Łowcy orków, pomoc magom ognia, tajemniczy eremita, obóz strażników, strażna arena, kowal. No wydaje mi się, że... Kurde, moglibyśmy w sumie to zadanie z kowalem skończyć, nauczyć tego kowalstwa. Tylko czy to ma sens? Wydaje mi się, że nie, no nie będę raczej kłała mieczy, ale z drugiej strony jest to zadanie, więc jakieś doświadczenie za to powinniśmy dostać. Ale wydaje mi się, że dobrze byłoby, żebyśmy poszli sobie do obozu... Kurde, nie wiem. Musimy iść do starego obozu, więc tutaj by nas gra kierowała w stronę obozu przed kopalnią. No już, już, spokojnie. Dobrze, fajnie. Dobra, może z Melkorem nie będziemy się jeszcze stykać. Ale tak, tutaj ktoś nas powinien nauczyć walki. Dobrze, sprawdźmy. Kupiec w obozie bractwa, to nie. Handel, nauka w obozie przed kopalnią. Gord może mnie nauczyć walki bronią jednoręczną. Więc chodźmy do niego i dajemy sobie plus 5 do broni. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to, że pobiegniemy sobie w stronę starego obozu. Mam nadzieję, że Gord tutaj siedzi, a nie poszedł do karczmy. Tak, siedzą tutaj panowie. To dobrze. Cześć Gord. Nie wiem, czy ci płaciłem, czy nie. Witaj. Nie, ale ci zapłacę. Musisz to kiedy... Dobra, to wiemy. Dobra, plus 5. Dobra. To co, musimy sobie z powrotem założyć broń, najlepiej. Szept burzy. F5. I co, jak my teraz z tym stoimy? Jesteśmy szermierzem 54%, zostało nam 5 punktów. Moglibyśmy je dać w siłę, ale oczywiście poczekamy na kolejny poziom, który już jest zresztą niedługo. I co, pomoc magom ognia sobie zrobimy. Znaczy pomoc magom wody? Nie, pomoc magów ognia, dobra. Ogarnęłam już wszystko. Z Melkorem na razie nie robimy potyczki, bo to byłoby zabójstwo chwilowo. Zresztą lepiej tutaj ruszyć na razie sprawę jeszcze troszeczkę. Chociaż... Widzę, że się naprawdę mobki porespiły. Widzę, że trzeba będzie się po lesie przebiec. W sumie nowy rozdział. Wiecie, co mi się wydaje? Że co dwa rozdziały się respią potwory. Bo co jeden... Raczej nie, ale co dwa? Jak najbardziej. Bo jak mieliśmy trzeci rozdział, to nie pamiętam, żeby nam się porespiło coś. Więc wydaje mi się, że... Okej, że co dwa rozdziały mamy porespienie się mobków wszystkich. Więc teraz warto by było się przebyć tak naprawdę po całej kolonii i poszperać tutaj ze zwierzętami. No bo exp jakby sam jest na ziemi, nie? Teraz te potwory to w ogóle żadnego problemu dla nas nie stanowią. Przynajmniej część z nich, na pewno. Nawet z takim ogarem jesteśmy w stanie sobie poradzić. Mamy też jeszcze parę cień stworów do ubicia, które gdzieś tam zostały, oczywiście, nie zabite. Zębacze też mamy na dwa strzały. Z nich też trochę trofeów. To jest fajne.
Dobra, czyli widzę, że dzisiaj też troszeczkę poekspimy. Ciekawi mnie, czy troll się zrespił. Wydaje mi się, że raczej nie. Ale kto wie? Może się okaże, że się jednak zrespił? Możemy podbiec w tamtą stronę. Mamy trolla na nowo? Nie, ale widzę, że parę goblinów mamy. Dosłownie parę sztuk. Drugi. Trzeci. Trzy goblinki się porozpiły, dobra. Ciekawe, czy harpie na górze też są. Interesujące. Nie, harpi na górze nie ma. Okej, okay. Jak stoimy z czasem, no tak już powoli musimy kończyć, bo ja troszeczkę się zagalopowałam, nie wiem ile ja teraz nagrywam wreszcie. Także maksymalnie 5 minutek i będziemy po sprawie. I co, wydaje mi się, że możemy sobie jeszcze tutaj pobiegać trochę po lesie. Nie musimy się spieszyć z tym, żeby iść do starego obozu, chociaż jest w oddali. Ale też fajnie by było właśnie zdobyć expa. Ciekawe mnie, czy też obok tego alchemika się coś porespiło, na przykład. Ale z tego, co widzę, porespiły się takie mocniejsze potworki, typu... Nie kretoszczury, nie ścierwojady, tylko takie, wiecie, zębacze... W ogóle... Okej, mamy tutaj Miltena. Ciekawe. A czy tutaj jakieś kretoszczury są, czy coś? Nie, nic z tych rzeczy. Oho, tam jakaś rozruba jest przed obozem. Oczywiście, że jest, bo to już ten czas. Dobra, zagadajmy w takim razie z Miltenem i na tym sobie dzisiaj zakończymy. Oni nie żyją. Wszyscy zginęli. Nie mogłem im pomóc. Byłem za daleko. Ja... Uspokój się, Miltenie. Co się stało? Wymordowali magów ognia. Wszystkich, oprócz mnie. Ale nawet ja otarłem się o śmierć. Lepiej opowiedz mi wszystko po kolei, od samego początku. Już dobrze, uspokój się, przyjacielu. Wszystko zaczęło się od zawalenia starej kopalni? Zawalenia starej kopalni? Tak, to działo się tak szybko. Nikt nie zdołał się wydostać. Strażnicy zablokowali wejście do kopalni. Najśmieszniejsze jest to, że dalej można tam wejść, nie? Spotkałem Gorna. Naprawdę? Gdzie? W ruinach klasztoru, nad morzem. Bawiliśmy się w poszukiwaczy skarbów. Zapewne nie omieszka mi o tym opowiedzieć podczas naszego następnego spotkania. Jak do tego doszło? Nie mam pojęcia. Kilku kopaczy stojących przy wejściu mówiło coś o potężnym wstrząsie i wielkiej chmurze pyłu z tunelu. Byłeś tam, kiedy to się stało? Tak. Stąd wiem o zawaleniu się kopalni. Mówiłeś coś o magach ognia. Wiem tylko, że wszyscy zostali zabici przez magnatów tuż po zawaleniu się starej kopalni. Kiedy wróciłem z naszej wyprawy pod kamienny krąg, strażnicy przy bramie rzucili się na mnie bez ostrzeżenia. Krzyczeli zdrajca i spiskowiec. Ledwie uszedłem z życiem. Okej. Do zobaczenia. Wiecie co? Jest taka sprawa, że my nie powinniśmy tego teraz robić. Wiecie co? Bo ja się dowiedziałam, że... Bo nie wiem, czy wiecie, ale w czwartym rozdziale jest spotkanie przyjaciół i ono tutaj jakby jest zadaniem normalnie. Nie wiem, czy w podstawowym gotiku też, ale tutaj na pewno jest zadaniem. I podobno, jeżeli nie pomożemy Diego, a Diego stoi po drugiej stronie dosłownie starego obozu, jeżeli mu nie pomożemy z rozszyfrowaniem tej wiadomości, która jest powiązana z zadaniem pomoc Diego. Chyba. Chyba tak. No to prawda jest taka, że tego zadania nie będziemy mogli normalnie zrobić tak, jak ono powinno wyglądać. A to oznacza, że powinniśmy się w tej chwili przygotować do wątku pradawnych. To już jest ten moment. Zapomniałam sobie o tym kompletnie. No i prawda jest taka, że powinniśmy się tym zajmować. Wszystkimi innymi zadaniami teraz. Więc tak, na kolejny odcinek myślę, że będziemy się zajmować zadaniami. Dziwne poszukiwania. Ale zanim
postaramy się pokonać Beowulfa, czy jak on tam się nazywał, na arenie. I później tego kolejnego orka, czyli postaramy się zrobić arenę. Postaramy się pokonać Melkora, to nie będą łatwe zadania, oj nie. I może zajmiemy się Chromaninem, bo też to nie byłoby wcale jakieś takie głupie. I właśnie myślę, że to są te rzeczy, którymi powinniśmy się zająć. Może niekoniecznie łowcami orków jeszcze się zajmować, bo orkowie to jest troszeczkę wyższa sfera jeszcze. Ale no powinniśmy już powoli poszperać. Także moi drodzy, w kolejnym odcinku czeka nas naprawdę dużo roboty. Musimy się podkoksić i to tak solidnie, naprawdę solidnie. I co? No i zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do komentarza, do subskrypcji. A ja lecę montować dla Was ten materiał i psychicznie się przygotować na to, co musi w kolejnym odcinku nastąpić. Trzymajcie się i cześć!